to, że zakończyłem karierę sportową, nie znaczy, że mam mniej jakichś obowiązków, bo ja to bardzo często powtarzam, popularność MMA w Polsce jest tak duża, że wszystkie stacje telewizyjne chcą mieć w swoich ramówkach galę MMA czy jakiś event K1. Oczywiście bardzo fajnie, tylko że my z Andrzejem robimy to od 2004 roku i niejako z racji tego długiego okresu współpracy razem stworzyliśmy sobie już taką markę, że każda z telewizji chce, żebyśmy dla nich pracowali. A wygląda to w rzeczywistości tak, że nie jesteśmy w stanie, czasami musimy odmówić, bo nie jesteśmy po prostu w stanie już narzucić kolejnych obowiązków. Andrzej Janisz, oprócz tego, że pracuje przy sportach walki, to jest człowiekiem, który ma dużo roboty w radiu, ma dużo roboty przy piłce nożnej, w Eurosporcie przede wszystkim i w Polsacie Sport i po prostu nie znajdujemy już czasu i wielokrotnie musimy powiedzieć nie. Nagrywamy po nocach, kiedy każdy skończy swoje dzienne obowiązki, nie licząc weekendów, gdzie są gale na żywo i tak naprawdę, kiedy wszyscy idą na imprezę, my zakładamy słuchawki na uszy, może tak, wracają z imprezy, bo to zazwyczaj w nocy jest trzecia albo i czwarta, wtedy my zaczynamy swój show i fajnie, że do tego stopnia to się urodziło, że stało się to moim głównym zajęciem. Oprócz tego wiele jakichś tam projektów telewizyjnych związanych z MMA, prowadzę grupę ponad 80 osób na treningach w Copacabana Fight Club, także całe moje życie to MMA i cieszę się, że moje hobby, moja pasja stała się moim źródłem utrzymania i mimo tego, że nie mam czasu na wakacje z rodziną, mimo tego, że nie mam czasu posiedzieć trochę w domu, zrelaksować się, to jestem, śmiało mogę powiedzieć, szczęśliwym człowiekiem.